Dlaczego wybrałam taki temat? Kurde, ja nie do końca go wybrałam, przyznam szczerze. Cześć, nazywam się Bogna Kowalczyk. Jestem reżyserką filmu Boylesque, trenerką somatyczną i emocjonalną. Zaciekawiłeś mnie. A dzisiaj odpowiadam dla Was na pytania, które zadawaliście mi przez Instagram a propos filmu. I nie tylko, jak się okazało. Ja miałam tak, że rzeczywiście chciałam zrobić dokument o człowieku. Chyba tu, nie wiem, studiowałam jakieś filozofię, miałam, zawsze mam zajawkę po prostu, żeby się wgryźć w sedno życia. Więc chciałam zrobić zawsze pogłębiony dokument o człowieku, ale czułam, że brakuje mi wzorcu wrażliwej męskości dojrzałej. To było w ogóle bardzo mocne we mnie uczucie, że kojarzę, wiecie, wrażliwego rock'n'rollowca, wyniszczonego artystę, jakiegoś po prostu cierpiącego w środku, silnego po prostu, nie wiem, polityka czy coś tam. A mi brakowało takiej wrażliwej czułości męskiej, dojrzałej. Czułam, że tego nie ma w mediach w ogóle. Nikt jakoś tak w ogóle nie umiałam znaleźć dużo takich bohaterów. No i ponieważ sama jestem kobietą biseksualną, więc jakby gdzieś się w środowisku queerowym obracałam, to środowisko, przynajmniej w Warszawie, jest też takie zazębione ze sceną burleskową, więc gdzieś pomyślałam, kurde, może tam, bo tam, kurczę, to są osoby, które w ogóle wchodzą w dialog z kulturą, gdzieś tam też rozmawiają o jakiejś wrażliwości. Mówię, kurde, może tam, zobaczymy. I tak rzucałam jakieś takie nie wiem, jakby takie niteczki puszczałam. Jakby wiecie, jak chcesz na projekty, to często się tak po prostu gada o tym, nie? I potem wracają te rzeczy. I nieżyjąca już niestety Kim Lee, taka polska drag queen, właściwie po polsko-wietnamska, powiedziała mi, musisz poznać Lulę. Musisz poznać Lulę. Ja nie miałam pojęcia, kim jest Lula. To jeszcze było zanim Lula była popularna, okej? Okay? I pamiętam, umówiliśmy się od razu jakoś tam zdalnie na herbatę i ja faktycznie, Lula mieszka na Targówku, tam jest taki, wiecie, smutny, ponury blok. Teraz już jest odnowiony, zresztą jak ktoś oglądał film, to wie, ale smutny, ponury blok to był wtedy. I ja wsiadłam do takiej małej windy z okleiną, w której pachniało takim, wiecie, po prostu z takimi tysiącem ludzi, co tam jeździli. No i wjechałam na najwyższe piętro, jedno z wyższych pięter. I była taka podłoga, na pewno to kojarzycie, to jest takich salcesów z kamienia, to takie kawałki kamyczków w jakimś takim cemencie, wyślizgane kapciami miliardów ludzi. No i oczywiście moje ulubione ściany pomalowane już na zgniłe zielone, żeby wyglądały jak brudne, nie? Od wejścia. Więc po prostu ten setup. I w tym setupie, słuchajcie, tealighty. Ustawione przy ścianie tealighty, prowadzące mnie do mieszkania Luli. Jak ja to zobaczyłam, pomyślałam, wow, to jest ktoś, kto wchodzi w dialog z rzeczywistością, nie? Salceson, zgniła zieleń i tealight. Błagam. No i myśmy się z Lulą jakoś tam zaczęli poznawać. Przy okazji innego pytania opowiadałam o tym, w jaki sposób zdobyłam jego zaufanie. Także możecie sobie to zobaczyć. I gdzieś powolutku, chyba poznając się z nim, też w innym pytaniu odpowiadałam o etyce dokumentu, ale tam też dużo jest o takim wglądzie w siebie, nie? Więc ja po prostu rozmawiając z Lulą zaczęłam widzieć te rzeczy, które mnie ciekawią, ale zaczęłam też widzieć rzeczy, których się boję. No i gdzieś tam ten temat tej słodko-gorzkiego takiego napięcia w życiu, nie? Że czegoś pragniemy, ale nam jest trudno, coś byśmy chcieli, wiecie, tych napięć pomiędzy chcę, a mogę, nie mam siły, tego wszystkiego, co w filmie wiem, że czuć, to po prostu samo się jakoś pojawiło. I ktoś mnie spytał w ogóle w którymś Q&A-u, jak to się stało, że ja potrafiłam opowiedzieć o tym, jak to jest nie mieć na coś siły, nie? Albo po prostu mieć takie poczucie, że coś nas pomija. W takim właśnie wieku. I przyznam Wam, że dla mnie to było oczywiste. W sensie, no jakby my jesteśmy pokoleniem, w ogóle my żyjemy w czasach jednego wielkiego FOMO, nie?
W sensie, tutaj, ja tutaj teraz tego nie wyśmiewam, tylko mówię zupełnie serio. Jest w socjologii takie pojęcie tęsknota za przeszłością. I to jest takie pojęcie, które opisuje uczucie, które mamy, kiedy wyobrażamy sobie, że co by było, gdybyśmy kiedyś w życiu podjęli inną decyzję. Na przykład, gdzie byśmy teraz byli, gdybyśmy zostali w innej relacji, albo gdybyśmy poszli na inne studia. I ja myślę, że i to jest w ogóle choroba cywilizacyjna. To jest choroba związana z tym, że my teraz tak dużo mamy możliwości, że mamy dostęp, że możemy oglądać znajomego, którym byliśmy w podstawówce, który teraz jest lekarzem, a my nie jesteśmy. I ja mam poczucie, że takie wrażenie tego, że poomijają cię rzeczy, jest po prostu integralne w ogóle. Znaczy w ogóle jest elementem doświadczenia bycia człowiekiem, ale jest też bardzo, bardzo obecne współcześnie i wydaje mi się, że to się bardzo szybko dostaje. Nie tylko jak się jest dojrzałą osobą, ale też jak się jest młodszą osobą. Także chyba tak. No a poszukiwanie miłości, które jest w filmie, to błagam. Kto nie szuka miłości, nie? Ja szukam miłości. Więc to akurat było mi bliskie. Także temat Lula w taki sposób, a dalej pogłębienie tematu, to chyba była najbardziej wypadkowa tego zaufania między nami. No mnie tam się podoba, nawet i daje ile gwiazdek, zobacz. Dwie. Dwie.